Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Chawryluk i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na kolejny koncert w ramach cyklu Inny wymiar słuchania. Koncert, ale nie tylko. Także rozmowę, ponieważ podczas tych naszych wieczornych spotkań również o muzyce rozmawiamy. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Jarosław Bester, akordeonista, założyciel Krakow Kresmer Band, a obecnie zespołu Bester Quartet. Jarku, zapraszam. Zaczynamy od Bacha. Taka jest tradycja. Wszyscy zaczynają tutaj od Bacha. Także akordeoniści. Thank you.
Jarosław Bester rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie od Bacha. Taka już tradycja, jeśli Państwo podglądają nasze spotkania i przychodzą, to wiedzą, że niezależnie od tego, czy są skrzypkowie, altowioliści, klarneciści, to zaczynają od Bacha. W związku z tym to myślę, że niech już pozostanie taką naszą tradycją. Preludium i fuga a-moll. W czyim opracowaniu? W moim własnym. Jarka Bestera. A zastanawiałeś się, co by Bach powiedział? Nie wiem, co by powiedział. Albo by się bardzo zdziwił w sensie negatywnym, a może w pozytywnym. Podobno, że oni lubili nowości, więc może akurat trafiłbym. Takie małe trochę organy przenośne miałby. Ciężko zmieścić to, co Bach napisał dla dwóch rąk i dwóch nóg. I to muszę wszystko zmieścić na tych dwóch małych manuałach, no ale starałem się jak mogłem. Nie zawsze wszystko się udaje. Ale zwróciłem uwagę, że tak szukałeś na początku tych nut, a później chyba w ogóle nie patrzyłeś. Nie, bo tylko na początku mam zaznaczone kilka taktów, jak mam zmienić miech, bo to ciężko czasami zapamiętać, a to jest istotne, żeby później się po prostu nie zawinąć. Mhm. W pewnym momencie, dlatego tylko ten sam początek był potrzebny pod kątem tylko i wyłącznie kierunków miecha. Jarku, oczywiście będziesz nam grał, ale będziesz nam również opowiadał, liczę na to, bo jest o czym opowiadać. Może zacznijmy od pryncypiów, żeby wszystko było jasne. Jak ktoś mówi, że gra na harmonii, to wcale nie jest powiedziane, że gra na akordeonie. No, w współczesnych czasach w szczególności, dlatego że harmonia dzisiaj raczej jest przedmiotem muzycznym składającym się przedmiotem, który uczy budowania trójdźwięków, czterodźwięków na podstawie jakichś zasad. Natomiast harmonia dawniej była nazywana w Polsce w szczególności taki instrument podobny do tego z miechami tak zwanymi nożnymi, czyli harmonia pedałowa i właśnie harmonia ręczna, taki jak instrument jak ten. Przy czym te nazwy już współcześnie nie funkcjonują, tylko jeszcze w muzyce i w instrumentach takich stricte ludowych. Mhm. Ale akordeon jest, zdaje się, jakimś rodzajem harmonii, tak? Tak, tak. Jest to rodzaj harmonii, chociaż w tym przypadku dzisiaj rozgranicza się to na akordeon guzikowy i klawiszowy, a na wschodzie jeszcze jest taka nazwa dodatkowa na akordeon guzikowy, która nosi nazwę bajan i oni się tym posługują. Guzikowe instrumenty nazywają bajanami, natomiast akordeony klawiszowe są po prostu akordeonami. Guzikowe i klawiszowe, bo Jarek powiedział dzisiaj, że on to od zawsze grał na guzikach, to żeby Państwo widzieli. Czyli prawa ręka melodyczna nie ma takiej klawiatury jak na pianinie czy na fortepianie, tylko ma guziki. Ma guziki ułożone chromatycznie. Czyli trudniej jest grać na guzikach, czy łatwiej? Trudniej się jest nauczyć na początku, bo to jest troszeczkę inny układ. Po prostu tak wspomniałem, chromatyczny, nie jest po kolei, więc nie tak jak na fortepianie do re mi fa sola si do i z powrotem, tylko trzeba po prostu te dźwięki znaleźć, te białe tak zwane, czyli do re mi fa sola si do też się zagra, tylko w pewnym układzie. Jeszcze jest śmieszne to, że akordeony guzikowe posiadają trzy systemy różne. Więc Europa tak mniej więcej od Polski i wschód cały gra na systemie tak zwanym gryf B, a już Niemcy, Francja, Hiszpania to jest i Skandynawia w większości to jest gryf C. Czyli oni mają C w pierwszym rzędzie, tak, tamtej strony, a ja mam C w trzecim rzędzie. Czyli tak jakbyś trochę inne instrumenty przestrajał, tak? No tak jakby gitarę założyć struny do góry nogami mniej więcej, czyli najniższą strunę tam, gdzie jest najwyższa. Ale to znaczy, że jak bierzesz ten inny akordeon z innego systemu, to natychmiast łapiesz, czy nie? Nie, nic się na tym nie zagra po prostu. I to jest niestety bolączka tego instrumentu. Ale to sobie utrudniłeś życie. No utrudniłem, no, dlatego nie można pożyczać na przykład instrumentów, jak się jedzie w trasy koncertowe, bo przez przypadek ktoś może przywieźć ten instrument z innym systemem i wtedy już jest z kaplica. Bo, no dobrze, ale powiedziałeś dobrze, bajan, a bajan to jest akordeon z guzikami. Z guzikami, tak. Bandoneon, kolejna nazwa. Bandoneon to jeszcze coś innego, to jest z tej samej rodziny instrumentów, tak samo stroikowych, natomiast to jest zupełnie inny instrument, to jest taki malutki boksik, to squeezebook po angielsku, ale nie wiem jak to po polsku nazwać. Sześciokątna taka skrzyneczka z dwoma komorami miecha i z dwoma niezależnymi manuałami, które też posiadają dwa różne systemy. Prawy zupełnie jest inny niż lewy.
Czyli tak samo, biorąc, musisz się uczyć od początku. Wszystko się trzeba nauczyć od początku, tak. Czyli już rozumiem, dlaczego grasz na jednym instrumencie. No, między innymi z tego powodu właśnie. Powiedz, że tutaj przyjeżdżają muzycy, przynoszą różne rodzaje skrzypiec, wiolonczel i tak dalej, a ty przychodzisz z jednym, ale już rozumiem dlaczego. No, akordeon, bo na pewno każdy instrument, fortepian też się różni jakimś tam, jakąś specyfikacją twardości, głębokości no, klawiatury. To już są detale, to są detale, inny system. Ale to są właśnie inne systemy i lewa ręka, tam jest też manuał melodyczny, bo jest tak zwany podstawowy, ten, który znają państwo na pewno z tego tak zwanego umpappa typowego, czyli bas, akord, akord, bas, akord, akord, ale mamy tam przełącznik taki, który powoduje, że zamiast akordów mamy pojedyncze dźwięki, tak samo jak w prawej ręce, czyli mamy tak zwany manuał melodyczny. Drugi manuał, tak jak organista ma dwa manuały, tak akordeonista teraz w tych nowoczesnych instrumentach też je ma. Tylko, że też one właśnie mają ten problem, że mają różne systemy. To chyba każdy instrument gra inaczej, ale powiedz w takim razie, na jakim ty grasz, co to jest za model? To jest instrument włoski marki Pidgini, Millennium Sirius, dokładnie taki model. Już 22-letni instrument, ale jeden z bardziej udanych jeszcze egzemplarzy. Koncertowy instrument z pełnym, jak gdyby, brzydko mówiąc, doposażeniem, czyli ma 15 regestrów po prawej stronie, tam gdzie mamy stronę melodyczną prawej ręki. I w lewej ręce mamy 5 regestrów podstawowych, plus taki jeszcze, my to brzydko nazywamy potocznie, dopalacz, czyli taki mechaniczny przełącznik, który powoduje jeszcze dodatkową oktawę na podstawowym basie. Łączenie mechaniczne, czyli zamiast grać oktawami, to wciska się taką dźwignię i ona tam w jakiś sposób cudowny łapie dodatkowe guziki i brzmi to jeszcze bardziej potężnie. Tak, smyczkowcy, to państwo wiedzą, no marzą o Stradivariusach, a jak to jest u akordeonistów? No właśnie, ja marzyłem kiedyś o tym Pidgini, bo miałem czyli wcześniej... to jest taki Stradivarius? Taki Stradivarius, tak. To są takie Stradivariusy współczesne, przy czym różnica jest taka, że skrzypce, czym starsze, tym droższe, a z akordeonem odwrotnie. No to przynajmniej, skoro takie jak komplikacje. Samochód tanieje. Aha, dobrze, rozumiem. A gdzie znaleźć najlepsze instrumenty? We Włoszech? We Włoszech. Znaczy Włosi teraz absolutnie przodują w budowie instrumentów. Jest taka w zasadzie jedna wioska, miasteczko Castelfidardo koło Ancony i tam w zasadzie w tej małej miejscowości zgromadzone jest kilkanaście różnych fabryk akordeonowych, różne marki, bardzo czasami podobne specyfikacje techniczne te instrumenty mają, ale jednak różnią się brzmieniowo, różnią się gdzieś tam mechanicznie. No, mnie akurat najbardziej odpowiadał ten Pidgini. Ja miałem już kilka instrumentów wcześniej, tego słynnego Weltmeistra niemieckiego. Grałem na jakimś tam Honerze też zachodnio-niemieckim. Przerabiałem też rosyjskiego Jupitera, który wyszedł, znaczy nie wiem, czy w przypadku mojego instrumentu tak było, ale teoretycznie powinien on był opuścić fabrykę, to się nazywało tam Eksperymentalna Fabryka Narodnych Instrumentów w Moskwie. No i to instrumenty były swego czasu bardzo chodliwe, pięknie brzmiące, ale niestety jak to wszystko ruskie, straszne dziadostwo, psuło się notorycznie. No ale to też, bo mówimy o kwestiach technicznych, ale kwestie estetyczne, bo przecież te akordeony również pięknie wyglądały, były specjalne grafiki, którymi zdobiono. Otóż wyobraź sobie, że spędzałem ostatnie wakacje w Borach Tucholskich i wpadłem na chwilę chyba na lody, do Kościerzyny. No tak, i gdzie trafiłem? Tam jest. No właśnie, a w Rynku jest co? Jedyne w Polsce Muzeum Akordeonów. To prawda, ja też tam byłem kiedyś. Tak? I po prostu przepiękne modele, wszystkie, o których tutaj mówisz, włoskie, francuskie, tak, rosyjskie, z całej Europy, bandoneony, no, naprawdę prawda. Piękna kolekcja. Tam jest piękna kolekcja i to są instrumenty no, bardzo stare, poza tym one się właśnie tym charakteryzowały, że były w piękny sposób zdobione właśnie, bo tak było przed wojną. Głównie te fabryki, które i manufaktury, które też w Polsce były. Ich ogromna rzecz, w szczególności w Warszawie. Przecież Warszawa wręcz miała chyba kilka nawet niezależnych takich warsztatów produkujących od podstawy akordeon. No a później niestety po komunie została tylko bydgoska fabryka akordeonów, która produkowała Mazury, to się nazywało Mazur chyba, taki akordeon i coś tam jeszcze, ale to było takie nawiesiane instrumenty. No.
No dobrze, to wiemy już wszystko, albo prawie wszystko o akordeonie. Rozpoczęliśmy od Bacha, to teraz zaproponowałeś sonatę D-dur Scarlattiego, Scarlatti, który pisał na instrumenty klawiszowe, również tak, jak tak, Bach. Dzisiaj tak. Jego muzykę wykonujemy i na fortepianach, i na klawesynach, ale mamy także opracowania oczywiście akordeonowe. Akordeonowe, ponieważ akordeon, to pewnie do tego dojdziemy, ale to jest młody instrument, więc ta literatura właśnie Scarlattiego, Bacha, już nie mówiąc o muzyce takiej romantycznej, w zasadzie nas ominęła, bo instrument powstał dużo później, w związku z tym nim się rozwinął, nim akordeoniści zachcieli tak naprawdę, brzydko mówiąc, grać jakąś literaturę bardziej poważną niż tylko rozrywkową, to musiało trochę lat minąć, a żebyśmy my znowu jako muzycy mogli poznać i dokształcić się jakoś sensownie, no to trzeba było zacząć robić właśnie transkrypcję. No i stąd właśnie pomysł na granie Bacha. Ja wiem, że organisty nie zaskoczę graniem organowego Bacha, no bo nie mam takich szans, możliwości brzmieniowych po pierwsze nawet. Natomiast no ma to swój charakter. Miech powoduje, że jest to coś podobnego jak u skrzypka smyczek, że mogę trochę tą dynamiką, jakimiś takimi różnymi technikami, które znowu organista, ani na przykład klawesynista nie może się pochwalić. No ale ty pochwalić. Jak usiądziesz do organów, to coś tam zagrasz, a organista na tych guzikach twoich, to no, myślę, że szybko by zrezygnował. Raczej tak. Scarlatti. Nie znasz, tak? Nie. A no to... Scarlatti, sonata D-dur, w katalogu dzieł kompozytora pozycja 336. Scarlatti słynął właśnie z takich drobnych sonat, takich ćwiczeń właściwie, exercizi, tak to nazywał, które były wprawkami, no ale dzisiaj grają je i pianiści, i klawesyniści, i także akordeoniści. To ja tylko dodam, że będzie czas oczywiście na pytania, ale tutaj podsłuchałem, usłyszałem, że ktoś pytał, ile taki akordeon waży. To od razu zadam takie pytanie, bo kolej... Plus minus 14-15 kilo, tak mniej więcej.
Czyli co, stałe wizyty u ortopedy? To już nie ma sensu nawet, to już może trzeba się przyzwyczaić. No ale musisz jakoś pielęgnować kręgosłup. On się tak już zrósł sam ze sobą i tam w jakiś taki sposób się połamał, że już... No czasem faktycznie są problemy u wielu akordeonistów, ja też czasami mam. Są jakieś takie bóle dosyć spore, no ale to w zależności od intensywności ćwiczenia. Tak jak mówię, taki repertuar, jaki się Państwu prezentuje, dla mnie jest już rzadkością, a on wymaga na przykład dużej pracy. Natomiast muzyka bardziej, powiedzmy tak, w cudzysłowie rozrywkowa, no trochę mniej, no jest więcej improwizacji, wtedy mniej ten kręgosłup boli. Rozumiem, że dlaczego wybrałeś ścieżkę rozrywkową. No w pewnym sensie z tego powodu też. Myśląc o zdrowiu. Myśląc, tak. Ale basen myślę, że to jest też dobra. Basen, oczywiście, ćwiczenia ogólnie trzeba zawsze jakieś wdrażać w zależności od potrzeby. No ja wdrażam ćwiczenie takie najprostsze, czyli odśnieżanie pod domem w zimie, a w lecie jakąś kosiarkę, żeby włączyć, dobrze się poruszać, przy podkaszarce w szczególności, i wtedy wszystko chodzi. Tak, dobrze. Biorąc pod uwagę, że coraz mniej tego śniegu jest, to naprawdę tak się odśnieżysz. Ale raza dobrze czasami. No tak. Nie, no, trzeba uważać. Jarku, powiedz, przecież u nas wszyscy muzycy, jak idą do szkół, młodzi ludzie chcą grać albo na skrzypcach, albo na fortepianie, żeby startować w konkursie chopinowskim. A ty od podstawówki wybrałeś guziki. No ja w ogóle wybrałem akordeon jeszcze przed podstawówką, bo ja tak naprawdę nauczyłem się grać ze słuchu. Jak byłem takim czteroletnim, w zasadzie troszeczkę więcej niż 4 lata miałem, mój ojciec gdzieś tam zdobył taki instrument zabawkowy w zasadzie, to jeszcze klawiszowy właśnie był akordeonik z takimi dwoma rzędami basów, to nie wiem, 14 basów chyba to miało, jakiś też jakiś rosyjski sprzęt. Od 4 roku życia? Trudne dzieciństwo. Nie, bo tam to były takie czasy właśnie, że nie każdy miał w domu magnetofon i to był produkt, znaczy towar deficytowy, w związku z tym akordeon w tamtych czasach był instrumentem, takim substytutem właśnie jakiegoś radia, magnetofonu i wiele osób właśnie z wielką przyjemnością chciało posłuchać tego, co taki szczególnie mały chłopaczek ma do zaprezentowania, a ja wiadomo grałem tylko zasłyszane melodie tam takie popularne typu Kaczuszki, Kamonsawa i takie rzeczy, prawda, bo to wtedy było wtedy na takim tapecie. No wiadomo, na początku tylko prawą ręką, bo lewa była jeszcze dla mnie zbyt skomplikowana. Później jak poszedłem do zerówki, to pani w zerówce pokazała mi jakimś sposobem, skądś też znała ten system, nauczyła mnie obsługi lewej ręki. No i jak miałem mniej więcej 7 lat, kolega z osiedla zaciągnął mnie na rynek do Krakowa, gdzie byłem chyba pierwszym muzykiem, który wystąpił, tak jak dzisiaj to jest popularne, grać na streetie tak zwanym, a ja wtedy grałem, jak miałem 7 lat i zarobiłem tyle kasy, że moja mama myślała, że komuś ukradłem. Miała rację. Bo to była wypłata jej miesiąca, całego pracy, jej miesięczna wypłata, ja za jeden dzień tyle zarobiłem. Bo ludzie byli po prostu, no zobaczyli takiego chłopczyka, który gra i byli w takim podziwie, że myśleli, że coś się pali, bo tam zbiegowisko się zrobiło i musieliśmy później z kolegą uciekać, bo ktoś tam milicję chciał wezwać, żeby nas tam sprawdzić, co my tu robimy w ogóle. No ale pieniądześmy mieli później na całe wakacje. No ale dzisiaj młodzi to wiesz, składają bity. No właśnie. A nie grają na akordeonie. No właśnie. Czyli rozumiem, że ta droga twoja to było coś oczywistego. Po prostu szkoła muzyczna pierwszego stopnia, akordeon. Do szkoły poszedłem też, nie do końca chciałem iść, bo to mnie tak nie ciągnęło. Po prostu jak ojciec mi zaproponował, żeby iść do tej szkoły muzycznej, to jedynym powodem, dla którego to zrobiłem, to było obietnica, że dostanę z magazynu nowy instrument. I to mnie właśnie najbardziej jakby ciekawiło, co to będzie za nowy. Weltmeister mówili, czerwony, piękny, no to ja głównie z tego powodu. Natomiast niestety dostałem się, ale na skrzypce. Ale co powiedzieli, że nie ma miejsca na akordeon, czy za słaby byłeś? Nie, bo byłem za drobny to raz, a dwa, że miałem za dobry słuch, a za dobrym słuchem na akordeon nie brali. Tak, to jest tak, że tak, jak ktoś słyszy, to skrzypce. To skrzypce albo fortepian, ewentualnie wiolonczela, natomiast na pewno nie akordeon. Na akordeon się generalnie w tamtych latach dawało najgorszych z możliwych. Czyli ty rokowałeś, więc nie chcieli dać ci tego akordeonu. Nie, dali mnie na skrzypce od razu. I co dalej? No i po kilku miesiącach chodzenia na te skrzypce uznałem, że to w ogóle się mija z celem, co to już takie skrzypce skrzypi, to w ogóle ani pobasować co nie można, nie nic. No i wykorzystałem to, że mój ojciec akurat w tamtym okresie wyjechał na jakiś kontrakt zagraniczny i mama miała większe serce i się zgodziła zrezygnować. No i zrezygnowałem. I po roku
znowu po namowie mojego ojca, ale tym razem do ogniska muzycznego zostałem zapisany. No i w tym ognisku muzycznym, nie chcąc się chwalić oczywiście, ale zbyt szybko robiłem postępy na tym klawiszowym instrumencie, a w związku z tym, że on taki, w takim małym gabarycie miał dosyć małą skalę, no to nie było wiadomo, co mam dalej grać, więc ta pani dowiedziała się, która mnie uczyła, że jedynie guzikowy instrument może mi pomóc, ponieważ on ma w tym samym gabarycie dużo większą skalę. No i tak się rozpoczęła droga z guzikowym instrumentem. No, zostałem przerzucony z automatu do szkoły muzycznej z powrotem tym razem. Już na do tej, z której zrezygnowałeś, tak? Tak, tak. Mhm. Rzucili mnie z powrotem na akordeon. Poznali cię? Nie wiem, tego to nie pamiętam, ale wiem, że wykorzystana była sytuacja taka, że no, instrument się udało zdobyć, gdzieś tam sprowadzili z NRD takiego Wellmeistera ładnego i na tym się rozpoczęła moja właśnie taka nauka na guzikach. Mnie bardzo to interesowało, bo to było nowe przeżycie i bardzo mi się podobało. Byłem jednym, w zasadzie chyba jedynym guzikowcem w tamtym czasie w szkole muzycznej w Nowej Hucie, w szkole imienia Karłowicza. No. Także... To fajnie brzmi, jedyny guzikowiecz w Nowej Hucie. W Nowej Hucie. Która słynie z czegoś innego zupełnie. A później oczywiście Akademia Muzyczna. No później jeszcze po drodze była szkoła średnia, mniej więcej w 91 roku chyba przeniosłem się do szkoły muzycznej na ulicy Basztowej w Krakowie, do szkoły średniej, bo mój profesor, który mnie uczył wtedy w Nowej Hucie z jakiegoś tam powodu przenosił się i rezygnował z nauczania w Nowej Hucie, a że ja byłem z nim związany emocjonalnie, no to też poszedłem za nim tam. No, wszyscy na Basztowej tam się uczyli. No ale ja byłem w średniej, Basztowa 9, a nie Basztowa 6, bo wszyscy się pod szóstką uczyli, a ja pod dziewiątką, w tej gorszej. No to mnie nie dziwi zupełnie. Nie, no to był taki czas bardzo intensywny. Jeździłem bardzo dużo w tamtym okresie na konkursy akordeonowe właśnie z muzyką klasyczną. Głównie właśnie graliśmy te transkrypcje Bacha, Scarlattiego, dużo muzyki współczesnej. No i to dla mnie w zasadzie ta szkoła to był taki jakiś dodatek do życia, bo tak naprawdę ja większość swojego czasu spędzałem w sali ćwicząc. Szkoła to tylko trzeba było zaliczyć tam jakąś harmonię, historię muzyki, kształcenie słuchu i dodatkowy fortepian. Ale to nie było żadnego z tym problemu, bo to akurat było najmniej dla mnie problematyczne. Instrument po prostu, który w tamtym czasie mnie pochłonął w 100%. Czyli siedziałeś w sali i ćwiczyłeś? Ja wstawałem codziennie o godzinie 5 rano. Nie znałem cię od tej strony zupełnie. No. Mało kto wie, ale ja wstawałem codziennie o 5 rano, miałem tramwaj 6:10, 6:14 dokładnie, numer 5. I tym tramwajem dojeżdżałem mniej więcej za 15:07 byłem na Basztowej. Wtedy panie sprzątaczki jeszcze sprzątały. Dojeżdżałeś z tej Nowej Huty? Tak, bo ja mieszkałem w Nowej Hucie i z Nowej Huty dojeżdżałem na Basztową i codziennie taki rytuał był od poniedziałku do piątku. W sobotę nie ćwiczyłem i w niedzielę. Chyba, że miałem konkurs, to wtedy w sobotę jeszcze ćwiczyłem. W niedzielę zawsze miałem taki dzień na wyrównanie kwasów. To jednak trudne czasy były, rozumiem. No i później studia to już jest jakby naturalna droga. No, studia dla po prostu to już było takim jakby konsekwencją, wiadomo. Studia przeleciały bardzo szybko, bardzo miły czas dla mnie. Też zamknięty w sali. Nie, już wtedy już nie musiałem, chyba już miałem miałem nadrobione przez średnią szkołę, że przygotowywania do egzaminów, do konkursów nie sprawiały mi większego już wtedy problemu. Poza tym trochę psychicznie byłem jakby bardziej wyluzowany, w tym sensie, że nie traktowałem już tego tak na zabój. No, po prostu zdawałem sobie sprawę, że można wygrać, można przegrać, nie była to tragedia. No, wtedy akurat szczęśliwie wygrałem najważniejszy konkurs akordeonowy w Polsce, który odbywał się w 1997 roku we Wrocławiu. No i dzięki temu tam złapałem ten najwyższy polski laur i to przypieczętowało, powiedzmy, moją karierę. Później oczywiście mój profesor ówczesny chciał mnie wysłać na wiele różnych konkursów akordeonowych, ale mnie się już to znudziło, ponieważ za sobą już miałem około 30. W związku z tym no, postawiłem mu się i dostałem taką uwagę, że jeżeli nie będę się stosował, to powinienem zmienić instrument na tubę. Więc, na tubę? Na tubę. Więc ja powiedziałem, dobrze, nie ma problemu, tuba też piękny instrument, mogę chętnie poćwiczę. No i później jakoś pogodziliśmy się i już dotrwaliśmy bez tych konkursów. Po prostu konkursy są piękne, ale z drugiej strony charakteryzują się bardzo specyficznym jakby podejściem do samego wykonawstwa, do wszystkiego. No to jest trochę inne granie niż to koncertowe, sceniczne na konkursach. No to ja nie mówię o Chopinowskim, bo Chopinowski to jest konkurs konkursów, ale ja mówię takie typowe akordeonowe konkursy to są
bardzo często takie trochę wyścigi końskie, brzydko mówiąc, w których no, liczy się, kto szybciej zagra, kto tam psychicznie jest mocniejszy, żeby jak najmniej tych pomyłek zrobić, bo tam draśnięcie i wtedy walnął się. Był Bach, był Scarlatti, to teraz płynnie przejdziemy do tego, co robisz od ponad 25 lat, czyli może zagraj nam Johna Zorna. To będzie taki wstęp do naszej rozmowy o Dobrze. Tym, co robiłeś i co robisz cały czas z Bester Quartet. Dobrze. To jest ten utwór, żeby nie było wątpliwości. Znasz go na pamięć, czy nie? Są trzy linijki, żeby Państwo wiedzieli. To jest kompozycja, no i na niej będzie budowana dopiero forma. Także będą Państwo mieli teraz do czynienia z improwizacją bardziej niż akurat z formą gotową. Bo rozumiem, autor, czyli John Zorn, rzucił po prostu kilka nut i reszta... To jest jego oryginalny zapis, pismo jego. Reszta należy do inwencji wykonawcy. Thank you.
Jarosław Bester jest dzisiaj razem z nami w Promie Kultury. To była kompozycja Johna Zorna z Księgi Aniołów. Tak. Państwo widzieli trzy linijki zapisane. I co, rozumiem, że cała interpretacja zależy od ciebie. To jest tylko taki kierunek trochę, który jest kierunek po prostu. John Zorn nadał. On oczywiście, nie wiem jak wygląda jego praca z jego muzykami, z którymi on tam na co dzień w Nowym Jorku ma okazję współpracować. Natomiast w moim przypadku wszystkie kompozycje, które przysłał do mnie, zostały przez niego jak gdyby wysłane w eter w pewnym sensie, ponieważ on nie dał mi żadnych wskazówek i zresztą jak widać, tam też nie ma żadnych wskazówek. Jest po prostu tylko temat, nawet tempa nie ma, czasami metrum, tonacja nie jest określona, znaki przy kluczu, natomiast, nie przy kluczu, tylko przy nutach, przepraszam. Natomiast co, no, te tytuły po pierwsze mają jakiś swój charakter, no, coś oznaczają, trzeba to odnaleźć, nie jest to proste, bo w przypadku Księgi Aniołów ona brzmi tak anielsko to w brzmieniu, a tu troszeczkę jest podtekst, ponieważ to dotyczy aniołów, ale upadłych. To jest taka muzyka trochę diabelska, można powiedzieć, ale no, ma ona swój kolor dzięki temu, ponieważ w tych mocach ciemności, jasności, jakby tych walkach dobra ze złem, no, rodzą się bardzo ciekawe rzeczy bardzo często. John Zorn, no, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej sceny awangardowej, bardzo silnie związany z tradycją muzyki, nowej muzyki żydowskiej, odpowiedzialny za to, co dzieje się na świecie, za rozpropagowanie tej muzyki nie tylko w Stanach, ale także i tutaj w Europie. No i powiedz, skończyłeś studia i 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu, Jarek Bester założył Krakow Klezmer Band. Czyli posłuchałeś ortopedy i chciałeś mniej ćwiczyć, wybrałeś inną drogę, a może miałeś już trochę dosyć Bacha i Scarlattiego i chciałeś poszukać swojej własnej drogi. Ani, nie wiem, nie, nigdy nie miałem dość Bacha, nigdy nie miałem dość Scarlattiego, bardzo zawsze lubiłem. Ja jestem wielkim miłośnikiem muzyki Bacha w ogóle. Całe swoje dzieciństwo spędzałem w różnych miejscach, gdzie tylko organy było słychać. Mhm. Swego czasu w Krakowie odbył się taki cykl, wszystkie dzieła Bacha wykonywane przez pana Andrzeja Białko na różnych organach krakowskich. Ja w zasadzie byłem na wszystkich tych cyklach jeszcze jako młody chłopak. Mnie po prostu organy pociągały. Nie tylko Bach, bo i Messiana lubiłem bardzo, były dni muzyki Messiana, ale to już powiedzmy wątek poboczny. Natomiast faktycznie w pewnym momencie nie tyle zmęczenie, co no, jakieś takie zrządzenie losu sprawiło, że ja zawsze interesowałem się poza muzyką klasyczną też taką jakby kulturą orientalną, muzyką orientalną. Lubiałem po prostu muzykę gdzieś z pogranicza muzyki żydowskiej, arabskiej, jakiejś takiej nietypowej dla naszych skal, właśnie tutaj nieznanych. A w szczególności akordeoniści bardzo już wtedy lubili grać takie bułgarskie, właśnie nieparzyste różne rytmy. Są nawet były takie kompozycje stworzone specjalnie na akordeon, które nawet na konkursach czasami były wykonywane jako forma takiego utworu dowolnego. I wtedy gdzieś w latach właśnie 90. taka beznadzieja, która wtedy też się przetaczała przez nasz kraj, bo niby to wszystko po przemianach na nowo miało się rodzić, ale nie było wcale proste, przecież wszyscy wiemy, że te przemiany zawsze były bolesne, więc dla nas muzyków tym bardziej, bo wiadomo, że sztuka, kultura generalnie w trudnych czasach ma najgorzej. W związku z tym gdzieś dwa wątki się połączyły. Z jednej strony fascynacji, z drugiej strony potrzeby. Co było wtedy potrzebne? Więc tak jak teraz się mówi często, że no, tam się sklep buduje, gdzie jest potrzebny, no to tam się zespół, trzeba zawiązać zespół tam, gdzie on będzie potrzebny. A w Krakowie taka potrzeba była, no bo odradzał się krakowski Kazimierz na swój sposób. Oczywiście w sposób bardzo taki turystyczny, no tam o kulturze żydowskiej, poza festiwalem kultury żydowskiej, to w zasadzie nie było mowy, no miejsce jako miejsce, ale była potrzeba stworzenia zespołu na potrzeby na początku, brzydko mówiąc, knajpy. No, po prostu taką propozycję dostałem. Nie była to bardzo dla mnie intratna sprawa, ale z drugiej strony
podświadomie wiedziałem, że od czegoś trzeba zacząć i takie miałem założenie, że żeby można było stworzyć coś przyszłościowego, a jednocześnie pozyskać muzyków, którzy będą chcieli ze mną grać, bo takich fascynatów, którzy będą grali tak tylko, żeby sobie pograć, to jest bardzo mało na świecie. W związku z tym jakiś stały pieniądz pozwalał mi realizować moje własne pragnienie, czyli zacząć na początku aranżować, a następnie komponować. I w ten sposób rozwinąłem ten zespół w krótkim czasie, bo już w 99 roku mieliśmy przygotowany repertuar z taką wokalistką, która wtedy z nami przez jeden rok współpracowała z Piwnicy pod Baranami, Beata Czernecka, i stworzyliśmy taki, ja stworzyłem w zasadzie wszystkie te aranżacje, cykl takich pieśni z okresu też holokaustowego między innymi. Cały ten cykl nazywał się, ten repertuar, Soll sein z języka jidysz, i wykonaliśmy go wtedy w Piwnicy pod Baranami, a następnie Janusz Makuch po raz pierwszy jako dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej, jak usłyszał wtedy w tej Piwnicy pod Baranami ten repertuar, zaprosił nas na swój festiwal. No i tak się rozpoczęła taka troszeczkę już bardziej, można powiedzieć, światowa przygoda tego zespołu. Krakow Klezmer Band, zespół, to jasne. Kraków, czyli kontekst bardzo silny, historyczny, w którym mieszkałeś, w którym żyłeś, który znałeś. A jak wtedy rozumiałeś muzykę klezmerską? Myśmy rozpoczynali w ogóle naszą przygodę od muzyki takiej tradycyjnej, stricte. Ja czerpałem tą wiedzę z nagrań archiwalnych, głównie przywiezionych dziś ze Stanów Zjednoczonych. To były nagrania jeszcze z okresu przedwojennego, tam Naftule Branwaj między innymi, czy Dave Taras. To są klarnetiści, tacy tam topowi na tamte czasy. I w ten sposób spisywałem te melodyjki i aranżowałem je po swojemu, no oczywiście bardziej współcześnie, ale to była muzyka klezmerska, tradycyjna muzyka klezmerska. Oczywiście myśmy przeplatali tą klezmerską, taką typową muzykę żydowską, jakimiś bałkańskimi tematami właśnie tam typu Jowanko, Jowankę. Wtedy, teraz to jest takie popularne, wtedy to nie było takie popularne, to w Polsce to był piękny utwór, który jak się zagrało, to nie jedna pani płakała. Także to tak mniej więcej wyglądało i później, tak jak mówię, no progres. Każdego roku coś nowego powstawało, aż do momentu, kiedy wyczerpał się pomysł nagrania takiego stricte tradycyjnego repertuaru. No bo mniej więcej koło roku 2000 już w Krakowie było kilkanaście zespołów grających to samo. Wszyscy grali to samo, bo jeden drugiego podglądał. Nawet aranżacje moje grali, przyznawaliśmy wprost, że tam ukradli mi trochę, bo im się to podobało. No i graliśmy to, no myśmy się przecież o to nie kłócili. To nie chodziło o to, żeby się kłócić, tylko żeby być oryginalnym. I moją jakby wtedy ideą było to, żeby być oryginalnym, trzeba stworzyć coś swojego. A ja to rozumiałem w ten sposób, że jeżeli muzyka klezmerska byłaby miała ciągłość, czyli nie byłoby II wojny światowej i tamtejsi klezmerzy przekazaliby to, co wtedy oni robili tym późniejszym swoim potomkom, to mniej więcej graliby to, co ja. Bo doszliby do takiego. Czyli zadawałeś sobie to pytanie, co by było z muzyką klezmerską, gdyby nie było Holokaustu? Tak, tak. Dokładnie to było to pytanie. I w związku z tym, że byłem muzykiem wykształconym, świadomym, miałem takie wyobrażenie. Po prostu mi się wydawało, że ci muzycy też by byli już dzisiaj wykształceni i mieliby taką samą świadomość i chcieliby stworzyć taką muzykę, która miałaby w sobie duszę muzyki klezmerskiej, ale byłaby już bardziej skomplikowana, jakaś naszpikowana jakąś improwizacją, a czasami nawet formą klasyczną, bo tak przecież u mnie też jest czasami. No pewnie, to pewnie byliby muzycy, którzy graliby także Bacha i Scarlattiego, no, prawda? Na pewno. Na Czyli pewno. Wracamy do początków. A powiedz, jak nawiązałeś kontakt z Johnem Zornem, bo to jest bardzo istotne w tej historii, że młody zespół z Krakowa nagle pojawia się w wytwórni nowojorskiej Cadik, w niektórych kręgach wręcz no, uwielbianej, awangardowej wytwórni. To John Zorn was odnalazł? Nie, to też bardzo taka historia jest ciekawa, ponieważ mniej więcej właśnie na przełomie 99 rok to był końcówka, jakiś listopad chyba, tak, listopad. Na koncert właśnie w tej knajperce kazimierskiej, w której myśmy właśnie grali, przyjechała Grażyna Augustik, jazzowa wokalistka, która mieszka już tam 30 lat w Stanach Zjednoczonych
Przyjechał ze swoim przyjacielem, takim dyrektorem festiwalu World Music, Michaelem Orłowem, który no właśnie chciał tam połowić jakieś zespoły na swój festiwal, no brzydko mówiąc, złowić. No w każdym razie nie znali tego zespołu, bo oni tak naprawdę przyszli posłuchać Krokę, ale że Krokę nie było, no to mieli nas akurat i tak się to ułożyło w taką całość później, ponieważ Grażyna Augustik została, z jakiegoś powodu wciągnęła się w to, co my zaprezentowaliśmy tego wieczoru. Zresztą koncert był bardzo ładny, bo nietypowy, w tych knajpach to różnie bywało, czasami po prostu w trakcie grania tam te zupy roznosili, więc było jak było. A czasami było bardzo kulturalnie, po prostu ludzie przychodzili, zjedli wcześniej, wypili tam, co mieli wypić i później po prostu był koncert i to faktycznie było fajne. Takie intymne, bardzo, bardzo takie krakowskie, można powiedzieć. No ale po tym koncercie ona poprosiła kelnera, żebym podszedł do niej, bo chciała ze mną porozmawiać. No i to właśnie ona w pewnym sensie tak mnie trochę nakierowała, bo zapytała się, czy mamy płytę. Ja mówię, płytę, ale komu tu płyta będzie potrzebna i do czego? Więc ona powiedziała, że no, będzie potrzebna, ponieważ świetnie to gracie, jest to jakaś piękna muzyka i to świat powinien usłyszeć. I mówi, powinien to Johnson właśnie usłyszeć. No i dała mi kontakt właśnie do wytwórni, znaczy do dystrybutora wytwórni Cadig, do Multikulti z Poznania i za pośrednictwem tej poznańskiej firmy Multikulti nasze demo, które miesiąc później nagraliśmy na prośbę Grażyny Augustik, demo, bo to miało być demo, a ostatecznie z tego była płyta De Profundis, pierwsza nasza w Cadigu, trafiła właśnie do rąk samego Johna Zorna i to on zadecydował o tym, że będzie z nami tą współpracę chciał jakby rozpocząć, a później kontynuować, bo to rozpoczęcie było dla nas wielką euforią, a każda następna płyta to było tylko tak można by brzydko powiedzieć, przypieczętowywanie tego pierwszego, tak można powiedzieć. No właśnie, ale tak jest nawet dzisiaj jeszcze na różnych polskich stronach internetowych można znaleźć informację, że Krakow Klezmer Band zespół bardziej znany za granicą niż w Polsce. Tak, bo wtedy myśmy grali więcej za granicą niż w Polsce, naprawdę. Myśmy do Stanów Zjednoczonych latali 3-4 razy w roku swego czasu. Tak się wtedy układało. Graliśmy całe trasy koncertowe we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii. No w zasadzie nawet w Tajwanie byliśmy, co było w tamtym okresie. Dzisiaj, proszę Państwa, to się inaczej porównuje, ale 25 lat temu, 20 lat temu takie młokosy jak my, którzy dopiero studia skończyli, latali po całym świecie, to dla niejednego starszego muzyka to było zdziwienie, jak to jest możliwe, a nam się to udawało. Czyli ten występ na rynku krakowskim był proroczy. No był. Jak usiadłeś i zagrałeś jako mały chłopak. Jarku, to teraz coś współczesnego. Zburzona katedra Wacława Trojana. Wacław Trojan. To jest taka muzyka współczesna w tym sensie, że stworzona w XX wieku, to jest w 50. latach, ten utwór powstał w 58. roku, jak dobrze pamiętam. To jest czeski kompozytor, on jest znany głównie z pisania kompozycji do filmów. Natomiast na pewno postać bardzo istotna dla tego instrumentu, który Państwo widzicie, bo właśnie lata 50. to jest tak naprawdę taki rozwój, pierwszy rozwój akordeonu koncertowego, bo mówimy teraz o takiej literaturze, która, no, brzydko mówiąc, po której nie ma wstydu. No. To skoro tak, to słuchamy.
Jarosław Bester. Skomplikowany instrument, to wiemy od samego początku. I ciężki, i guziki, i rejestry. Zburzona katedra Wacława Trojana. Jest jakaś historia dotycząca tego tytułu? Motto tego utworu dotyczy zburzonej katedry właśnie w Dreźnie po II wojnie światowej. Pod wpływem emocji właśnie ten utwór powstał. Mhm. Jak to jest z repertuarem akordeonowym? Bo wspominałeś o tym, że będąc w szkole oczywiście grałeś transkrypcję, bo każdy chciał oczywiście grać muzykę dawną, muzykę Bacha, instrument jest późniejszy. Ale dzisiaj, gdy spoglądamy na liczbę młodych polskich akordeonistów, to ja przyznaję, że ona jest imponująca. Jest coraz więcej młodych ludzi, którzy grają świetnie, grają na akordeonach, grają muzykę nową, muzykę współczesną. My pamiętamy o tym, że kompozytorem, który wprowadził akordeon do muzyki współczesnej, był Andrzej Krzanowski, bo rzeczywiście on tworzył i fantastyczną muzykę, był akordeonistą i okazało się, że ten instrument gdzieś tam lekceważony nagle zabrzmiał w muzyce nowej świetnie. Powiedz, jak to jest dzisiaj z tym repertuarem dla akordeonistów? No, każdy rok jest lepszy. No, powstaje coraz więcej ciekawych kompozycji, coraz większa rzesza kompozytorów chętnie pisze dla tego instrumentu. Właśnie tak jak powiedziałeś, jest cała rzesza znakomitych młodych muzyków, którzy mają dzisiaj do dyspozycji znowu znakomite instrumenty. No i to wszystko współgra, bo mają możliwości dzisiaj właśnie pokazywania tej sztuki. Ten akordeon przestał być traktowany w końcu jako jakaś harmoszka po prostu do podgrywania gdzieś tam na biesiadzie, tylko po prostu jednak jest to instrument coraz bardziej no, wchodzi do takiego kanonu instrumentów poważnych, takich jak klarnet, skrzypce. No, nie ma niestety tej literatury tak rozwiniętej, ale nadrabiamy tymi transkrypcjami albo właśnie tą muzyką współczesną, która na akordeonie brzmi wyjątkowo dobrze. Mhm. A powiedz, bo tego nie wiem, ty uczysz gry na akordeonie? No niestety nie. Może kiedyś... A chciałbyś? Jak mnie przyjmą, jestem widocznie za kiepski na nasz kraj, dlatego mnie przyjęli jeszcze. No wiemy, że do szkoły poszedłeś na skrzypce, bo byłeś za dobry na akordeon. Aha. Nie, no po prostu tak się w życiu złożyło, że wtedy, kiedy byłem pochłonięty taką karierą mojego zespołu, no, trzeba było pracować dużo nad różnymi kompozycjami, mnóstwo różnych aranżacji, przecież nie tylko te, które są na płytach. No, powstało ponadto mnóstwo innych rzeczy. Pisałem też dla innych muzyków na zamówienie różne projekty. W związku z tym przez większość swojego tego takiego okresu postudyjnego byłem, znaczy postudyjnego w tym sensie myślę po studiach, jak skończyłem studia na Akademii Muzycznej, zajęty byłem właśnie takim z jednej strony rozkręcaniem tej kariery zespołowej, z drugiej strony... No karierą właśnie, po prostu. Kariera, tak. A później przyszedł taki moment, kiedy no, pomyślałem o tym, żeby uczyć i tak się złożyło, że w Krakowie na mnie miejsca się nie znalazło. No i... Ale dobrze, spokojnie. Cóż. Wszystko w swoim czasie. Wierzę, że tak się stanie. Ale za to naprawiasz instrumenty. Naprawiam swój instrument głównie. W sensie, tak jak wspominałem wcześniej, miałem rosyjski instrument Jupiter. Pięknie brzmiał. To były instrumenty, które powstały w latach 60. pod koniec 60. lat. 60. chyba 8 albo 9 rok. Niejaki Wołkowicz zrobił projekt. To bardzo podobny instrument do tego. Koncertowy. Na tamte czasy to był naprawdę rakieta, można powiedzieć, instrument, ponieważ Rosjanie przeskoczyli troszeczkę Zachód i stworzyli właśnie ten słynny przełącznik, o którym tu mówiłem teraz, konwerter, który nie był stosowany jeszcze na Zachodzie w takiej powszechnej produkcji. Był znany jako taki, natomiast nikt go nie stosował. Natomiast te regesty, które są pod brodą, to Rosjanie pierwsi właśnie zrobili. Czyli od saparowania ręki, od jeszcze dodatkowego ruchu, tam przekładania tych regestrów, brodą to się robi płynnie i bez żadnego problemu, dlatego można kombinować wieloma barwami w trakcie grania i to brzmi trochę faktycznie czasami jak u organisty rejestracja, prawda?
No i ten instrument był bardzo fajny na tamte czasy, tylko że no, nikt go nie modernizował później i wtedy, kiedy ja już dostałem go w tych latach 90., to były takie produkcje, myśmy to mówili, że to były produkcje piwniczne. Po rozpadzie Związku Radzieckiego do Polski mnóstwo takich instrumentów zostało przywiezionych, nie wiadomo czy nowych, czy to były odrestaurowane. No i one, brzydko mówiąc, po prostu poza tymi walorami brzmieniowymi nie miały nic więcej do zaoferowania. Po prostu tukły się mechanicznie, bardzo głośne, dodatkowo właśnie bardzo wadliwe. Więc ja na przykład jadłem na konkurs akordeonowy do słynnego Klingenthal, gdzie tam są skoki narciarskie, ale to jest miejsce, w którym odbywa się rok w rok międzynarodowy konkurs akordeonowy, najważniejszy chyba dla akordeonistów konkurs. I to jest też miejsce, gdzie był produkowany słynny akordeon Weltmeister w Klingenthal. I właśnie tam jadąc na konkurs musiałem jechać z pełnym przybornikiem łącznie z imadłem. Bo ten instrument potrafił zrobić coś takiego, że nagle rozlecieć się potrafiła na przykład mechanika i tak było kiedyś, kiedy pojechałem jeszcze tam w kategorii do lat 18 z moim profesorem i wyciągając instrument z bagażnika miałem zapadnięty całą mechanikę lewej ręki do środka. No i musiałem sobie sam poradzić, prawda? Bo bez tego byłbym zdyskwalifikowany, no nie mógłbym wystąpić w konkursie. Czyli rozumiem, tak jak zły kombinezon po prostu. No to było po prostu coś złego dla mnie, ale no, nauczyłem się dużo rzeczy, bo dzięki temu rozumiem instrument jako taki, wiem jak on działa, umiem go w każdej chwili naprawić. Natomiast w momencie, kiedy człowiek jeździł na konkursy, nie powinien był się zajmować takimi rzeczami, ale w związku z tym, że w Polsce nie było żadnego serwisu w ówczesnych czasach, no to ktoś to musiał się... Nie. No, ale to wiesz, no, są tacy muzycy, ty do nich należysz, którzy po prostu znają instrument od podszewki, nie przymierzając, ale Christian Zimmermann jeździ ze swoim instrumentem i nikomu nie pozwala się do niego dotknąć, do fortepianu. No, tak, prawda? Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ rozmawialiśmy o twoim zespole Krakow Klezmer Band. To był rzeczywiście niezwykle ważny zespół wtedy pod koniec lat 90., w latach 2000. My żeśmy po prostu uwielbiali wasze płyty wydawane przez Cadik, ale w którymś momencie postanowiłeś zmienić nazwę i teraz nazywacie się Bester Quartet. Czy to było takie odcięcie się trochę może od tej stylistyki, od nazwy Klezmer, że chciałeś coś pokazać więcej, czy jednak też chciałeś no, po prostu postawić na siebie, bo teraz to jest twój kwartet? Znaczy, to zawsze był mój kwartet, bo ja go założyłem i ja dla niego tworzyłem. Natomiast decyzja po 10 latach taka zapadła, bo to było w 2007 roku, kiedy nowa nazwa pojawiła się, Bester Quartet. I ona wynikała z tego, że w Polsce, owszem, mieliśmy tą markę taką, która dla właśnie publiczności tutejszej nie miała znaczenia, że tam jest członek klezmer, bo wszyscy wiedzieli, co my tak naprawdę zagramy, że to nie będzie taka stricte klezmerska muzyka. Natomiast na Zachodzie faktycznie był problem, ponieważ ludzie przychodzili i byli przekonani, że idą na koncert tradycyjnej muzyki klezmerskiej. No i były oczywiście pozytywne zaskoczenia czasami, ale były też negatywne. No byli tacy, którzy byli zaskoczeni w taki sposób, że przychodzili później i mówili, no jak to, proszę pana, macie napisane klezmer, a gracie zupełnie coś innego. Nowoczesną muzykę. Nowoczesną muzykę, tak. No i stąd się pojawiła właśnie taka idea, co tu zrobić. Ja się wtedy zacząłem konsultować z różnymi ludźmi i właśnie głównie z Johnem Zornem. Jego zapytałem, czy to ma sens, no bo przecież on był moim wydawcą, więc jakby tutaj jego zdanie najbardziej się liczyło. No i on sam powiedział, to jest najlepszy czas teraz właśnie zmienić nazwę, to jest raz. I dwa, że on właśnie zaproponował między innymi Bester Quartet. Bo wiadomo, jak przyjdą na Bestera, to wszystko będzie na niego. No tak, później wszystkie baty ja będę musiał przyjąć. A poza tym, no prawda też jest taka, to co powiedziałeś, że trochę pozwala to też na otwarcie się na, no, na więcej jakby, więcej różnych estetyk muzycznych, różnych można jakby spróbować zasymilować do tego, co robimy. Aczkolwiek ostatecznie i tak jesteśmy przyrośnięci do tego klezmer i choćbyśmy grali nie wiadomo jakie tanga, to i tak będziemy klezmer. A będą dzisiaj, także to jeszcze nie uprzedzamy. Poranek w lesie, to jest kolejna kompozycja, którą przygotowałeś. To jest miniaturka, taka króciutka miniaturka, ale bardzo ciekawa, zaprezentuję Państwu z przyjemnością. Bardzo proszę. Thank you.
To taki lot trzmiela. Tak, lot trzmiela, tak. Poranek w lesie. Poranek w lesie. To jest jeden z takich króciutki akurat fragmencik z całej obszerniejszej suity Igora Szamo. Także to jest jedna tylko cząstka króciutka, ale bardzo, bardzo ładnie brzmi na akordeonie, bo to jest już utwór na fortepian pisany. Naprawdę? Tak. Pięknie zabrzmiał. Szanowni Państwo, bo ja nie wiem, czy lepiej jak Jarek gra, czy mówi, no wszystko to jest fascynujące, ale to jest świetny czas, by Państwo zadali pytania. Myślę, że jest to, co jeszcze pytać. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie Jarkowi, to teraz jest świetny moment. Wszystko pewnie opowiedziałem i Państwo nie wiedzą, nie, o co właśnie, zapytać. Nie wszystko. Zaskakujesz mnie za każdym razem. Ta piąta rano, szkoła. Tak. Tak, to prawda. Nowa huta, dzieciństwo z akordeonem, całe życie. Tak, tak, to wszystko w ten sposób wyglądało, to jest prawda. Ja nie widzę tutaj, ale gdyby Państwo mieli ochotę, to proszę, proszę podnieść rękę albo po prostu krzyczeć. O! Jak Pan łączy swoje wyjazdy, z tego co zrozumiałam, dużo jeździł po świecie, z życiem rodzinnym? Czy życie rodzinne ma dla Pana wartość? Proszę Pani, bardzo dobrze to łączę. Jestem 27 lat po ślubie. Z tą samą żoną cały czas. Dobrze, że dodałeś, świetnie. Tak. Mam troje dzieci, prawie że już odchowanych. Córka skończyła jakiś czas temu studia, teraz mój syn pisze maturę w tym roku. Wszyscy grają na akordeonie? Nie, właśnie córka jest skrzypaczką, syn fortepian teraz właśnie ukończył średnią szkołę. Córka młodsza grała na flecie, ale zrezygnowała, bo ma bardziej smykałkę do takich talentów, znaczy takie talenty plastyczne ma i bardziej w tą stronę chciałaby pójść, więc na siłę nic nie ma. No pewnie. No, moja żona uczy akordeonu. No. Czyli ona uczy, a ty nie uczysz. Ja nie. Różnie bywa, proszę Panie, w dzisiejszych czasach. To jest świetnie to wszystko różnie połączyłeś. Bywa. Aha. Świetnie to wszystko połączyłeś. Cyja to jest nazwa potoczna, proszę Pana. I ona się wzięła ze skrótu takiego CIA. Jest takie stowarzyszenie międzynarodowe akordeonistów. To się, nie pamiętam dokładnie, jaki jest ten skrót, ale to jest CIA. I to później ktoś tam przerobił w Polsce na CIA. No tak jak Ikarus czasami mówią, co niektórzy inni mówią, kaloryfer, kaloryfer. A koncertyna? Koncertina to jest instrument. To jest instrument, jest koncertina angielska, niemiecka. To jest poprzednik bandoneonu. Bardzo taka prosta forma, bardzo popularny instrument swego czasu właśnie w Wielkiej Brytanii. No i później został zastąpiony przez bandoneon. Bandoneon, nie pamiętam, w 1800 chyba. 50, jeżeli się nie mylę, powstał troszeczkę po akordeonie, troszeczkę później niż akordeon, bo akordeon powstał, znaczy patent na akordeon został złożony w Wiedniu w 1829 roku. Także to są mniej więcej te same czasy, natomiast koncertina jest troszeczkę wcześniej. To powoli przechodzimy do kolejnego tematu i tutaj muszę się przyznać, że też mnie zaskoczyłeś w ubiegłym roku, kiedy pamiętasz, rozmawialiśmy, ponieważ obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Astora Piazzolli. Tak. I jakoś tak pomyślałem sobie, że to fajnie byłoby, gdyby Bester Quartet, gdyby Jarek nagrał muzykę Piazzolli. I miałem wrażenie, że to jest jakby repertuar dla ciebie naturalny, bo nie ukrywam, że w dwójce rozmawialiśmy także o innych artystach, ale ty pojawiłeś się jako zaprzyjaźniona osoba od dawna, przecież związany jesteś z naszym programem. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to ty mówisz, a ten Piazzolla to taki chyba nie do końca mój świat, to było tak dawno. I tutaj było kolejne zaskoczenie, że jednak nie zawsze człowiek grający na akordeonie musi grać muzykę Piazzolli, to nie jest równoznaczne. I dopiero gdzieś tam okazało się, że to jest bardzo stara historia, jeśli chodzi o Piazzolle, że to nie był nigdy twój repertuar, ale bardzo chętnie po niego sięgnąłeś. Piazzolla jest w zasadzie takim moim ulubionym kompozytorem. Ja go poznałem na początku lat 90. przez zupełny przypadek, gdzieś
krakowskiej księgarni muzycznej, która się mieściła, mieści chyba po dzień dzisiejszy przy rynku głównym. Trafiłem, co było wtedy rzadkością, znaleźć jakieś nagranie instrumentu, który był podobny do akordonu albo w ogóle akordonowe jakieś nagranie. Jeszcze nie było czegoś takiego w ogóle. Jeżeli już, to jakieś polki niemieckie na przykład były o takim panu i to było. A takie coś ładnego, żeby dla mnie, to nie mogłem nigdzie znaleźć. I przypadkowo taka kasetka, bo to wtedy kasetki były, trafiłem i to po prostu było dla mnie jakiś szok, jak usłyszałem tą muzykę, bo ani to nie był akordeon, nie znałem bandoneonu, szczerze mówiąc, bo to był taki instrument, który przecież w Polsce w ogóle niepopularny, nikt na tym nie grał w tamtym czasie. I przemówiła do mnie muzyka Piazzolli w sposób niewiarygodny, ponieważ ta szczerość, ta oryginalność jego kompozycji, ale to wykonanie jego oryginalnej, bo to było jego, to były właśnie trzy tanga na bandoneon z orkiestrą i drugi chyba to był koncert na bandoneon z orkiestrą, gdzie dyrygował jego przyjaciel Lalo Schifrin. No, takie bardzo dojrzałe, już późne nagranie, niewiele do śmierci Piazzolli, to było zrobione tam gdzieś w Nowym Jorku. No było dla mnie eureką. Zmieniło zupełnie moje myślenie wtedy o muzyce, która kojarzona jest z akordeonem, no i w tym przypadku bandoneonem. I ale później, przecież przez lata całe, grając z Krakow Klezmer Band czy z Bester Quartet, ten Piazzolla gdzieś tam był obok. No i on tutaj cały czas gdzieś chodził, gdzieś tam ktoś coś proponował i to wszystko było liche po prostu. Jak ja miałem w uszach tego Piazzolla prawdziwego, a tam jakieś propozycje przeróbek dziwnych, jakichś takich aranżacji tego Piazzolli, które dla mnie nic nie miały wspólnego z tym, co miał do powiedzenia w swojej muzyce Piazzolla. Znaczy nie ta emocja. Oczywiście, że to też może to jest kwestia tego, że ja zbyt radykalnie podchodziłem do takich jakby interpretacji jego muzyki. Natomiast to nie był jeszcze czas na to i na pewno nie ja się czułem w tym na tyle dobrze, żeby prezentować gdziekolwiek bym pojechał, no i nie z moim zespołem, no bo nawet gdzieś tam kiedyś przemyciłem dla własnych potrzeb jakieś tam tanga, ale to nie robiło dobrze, to nie to byśmy z tym na pewno nikomu dobrze nie zrobili. I tak po prostu ciągnęło się to do tamtego roku, aż ty zadzwoniłeś i zapytałeś mnie o taką rzecz. I powiem, że bardzo z jednej strony się cieszyłem, a z drugiej strony bardzo się bałem. Bałem się tego, bo z Piazzollą to jest trochę tak, że jak się przegnie w jakąś stronę, to później już jest kaplica i recenzje pójdą takie, że będzie później z 5 lat trzeba się z tego podnosić. Ale jest też trochę inne spojrzenie w dzisiejszych czasach. Dzisiaj publiczność inaczej ocenia też odmienności interpretacyjne niż to jeszcze było tam lata temu. No tak nawet na Chopinowskim konkursie, jak się słucha dzisiaj i kiedyś jak się troszeczkę uciekło z tego takiego typowego chopinowskiego jakby kanonu wykonawczego, no to natychmiast tak Iwo Pogorelicz został od razu tam mocno po plecach przeleciany. Natomiast w przypadku tutaj Piazzolli wtedy by też tak było. Myślę, że dzisiaj już jest inaczej. Dlatego się zdecydowałem. Nie wiem, czy to było fajne, czy to było złe. To niemniej jest oceniać. No, tworzyłem taką produkcję. To było bardzo fajne. Bester Quartet nagrali koncert dla programu Drugiego Polskiego Radia, a później nagrali płytę z Piazzolla. Ta. Czyli kiedy płyta nie byłaby możliwa z Krakow Klezmer Band, ale z Bester Quartet Bester już była Quartet, możliwa. Tak. To dzisiaj solo. To dzisiaj jest solo. Będzie to utwór bardzo znany. Oblivią Państwo znacie. Bardzo trudno jest to zagrać na akordeonie solo, ponieważ jest to kompozycja napisana w taki sposób bardzo, można powiedzieć, wielopłaszczyznowy. Tam kontrabas jest pulsujący, to wszystko tam ma znaczenie harmonika. Ja zagram taką wersję, którą pewnie Piazzolla niekoniecznie by się zaakceptował, a Państwo będziecie musieli. Nie mamy innego wyjścia.
Jarku, powoli nasze spotkanie dobiega końca, ale powiedz jeszcze na zakończenie, gdzie będzie można Ciebie usłyszeć solo, a może z zespołem w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to w maju pod Krakowem w Krzeszowicach, taka miejscowość bardzo piękna, wypoczynkowa, więc zapraszam. Natomiast w Warszawie będziemy chyba, jak się nie mylę, jakoś, nie pamiętam, we wrześniu dopiero, ale wcześniej na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie będziemy wykonywali piękną muzykę Dawida Bajgelmana, o której dzisiaj nie udało nam się już wspomnieć, ale wyjątkowa muzyka, na te czasy bardzo adekwatna, z pięknymi głosami, dwoma żeńskimi, jednym męskim, Dorota Miśkiewicz, Grażyna Augustik i Jorgos Kolias. No i mój zespół. I płyta, tak? Niebawem już powinna się ukazać twoja? No, jest taki plan, że płyta moja solowa powinna się ukazać niebawem, prawdopodobnie gdzieś na przełomie lipca-sierpnia, ale też zespołowa płyta na jubileusz 25-lecia też powinna się... I co to jakoś, będzie? No, moje kompozycje. A, świetnie. Jarosław Pester był bardzo dzisiaj dziękuję. Moim Państwa gościem. I mam teraz taką propozycję. Przyspieszmy nieco akcję. Jarek zszedł, wrócił i zagra dla nas bis. Co Państwo na to? Dobrze. A może Jarosław Pester jako kompozytor? Mogę zagrać dla Państwa jakąś taką impresję z głowy, coś po prostu jakoś improwizowanego, żeby nie mylić się. To nie będzie wiadomo, gdzie się pomyliłem przynajmniej. Świetnie.
wszystko. To ile było tam kiksów? Nie wiem, to było powrzucane wszystko i nic. Po prostu chodziło, żeby tam dobrze, 25 dobrze. Lat zapisać. Jarek Bester, brawo. Dziękuję. Jarku, to była ogromna przyjemność. I wzajemnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Inny wymiar słuchania powróci w maju. A dzisiaj razem z nami był Jarek Bester.